Po lustrach drugim rodzajem broni napotkanym przez Amaterasu podczas swojej podróży są korale. Wybór przedmiotu jest oczywiście nieprzypadkowy, tak jak i kształt, które klejnoty przyjmują. Mają one być podobne do magatamy, zakrzywionych korali wytwarzanych w Japonii głównie od 1000 roku przed naszą erą do 600 roku naszej ery. Magatamy wytwarzane były pierwotnie z prostych materiałów, lecz pod koniec swojej popularności tworzono je niemal wyłącznie z jadeitu. Te przedmioty służyły jako ozdoby oraz elementy rozmaitych ceremoniałów. Magatamy wraz z lustrami oraz mieczami często pojawiały się w otoczeniu władców. Nic zresztą dziwnego, skoro pewne konkretne korale urosły do rangi regalii cesarskich. Mowa tu o Yasakani no Magatama, które przechowywane są w Pałacu Cesarskim, ponoć nie jako replika, a w swojej oryginalnej postaci. Od cesarskich regaliów już o krok do samej Amaterasu. Ta według mitów miała otrzymać od Suzano 500 magatam i rozsypać je, by powstały z nich bóstwa. Magatamy odegrały też rolę w historii z wywabianiem bogini słońca z jaskini. Wszak to korale były jednym z przedmiotów zawieszonych w celu zachęcenia Amaterasu do opuszczenia groty. Zwracajcie uwagę na kształt każdych otrzymywanych przez Amati korali. Jak finezyjne by nie były, zawsze będą nawiązywać do zakrzywionych pierwowzorów. Hej, witajcie, tu Seversi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Okami. Ostatnim razem odnowiliśmy Las Agata do swojej dawnej świetności. Walczyliśmy z prorokiem, z jasnowidzem Ushiwaką, który jest niezwykle tajemniczą postacią, o której zapewne dowiemy się nieco więcej, nieco później w grze. A na razie czas popchnąć trochę fabułę do przodu, gdyż trochę tego brakowało w ostatnim odcinku. Tu jest ten... To, czego szukałem w ostatnim odcinku. Jak mówiłem, tym się zajmiemy w swoim czasie, bo wydaje mi się, że jest łatwy sposób na to, aby te wszystkie kuleczki ogarnąć. Na razie zaś jest jeszcze grupka NPC-ów, z którymi nie rozmawialiśmy. Jest grupka postaci, jedną z nich jest stojący tutaj człowiek-niedźwiedź. Karudo. Za Karudo. Pozdrawiam Garudo serdecznie. No, to dopiero rzadki widok. Biały wilk, wyglądasz dokładnie jak Shiranui. Kiedyś w lesie Agata było mnóstwo zwierząt, ale kiedy zaczęło pojawiać się coraz więcej potworów, zwierzaków zaczęło oczywiście ubywać. Ale nie czas teraz na takie pogadanki. Ciekawe, co też się wydarzyło. Chyba nie natknąłeś się na mojego syna tam w lesie, co? Widzisz, rzeka Narai wylała ostatnio przez te ulewne deszcze. Most do wioski Kusanagi został całkowicie zmyty. Poprosiłem syna, żeby popracował nad jego odbudową, ale jest tak zajęty tym swoim psem, że nie w głowie mu taka praca. Pies, w którym mój syn się wręcz zadłużył, wabi się Ume. Znalazłem go rannego w lesie kawał czasu temu. Syn dopilnował, żeby psina wyzdrowiała, ale jest po prostu nadopiekuńczy. Stał się takim mięczakiem, że ani myśli o jakichkolwiek przygodach. Ale jeśli chłop żyje w lesie, to są sprawy, o które musi zadbać, dlatego chcę sprawić, żeby zbudował nowy most. Wiem, że sobie poradzi. Muszę po prostu w niego uwierzyć i być cierpliwym. No to jest jakby rozsądne podejście. Facet wierzy w syna, jakby chce dla niego dobrze, martwi się, że jest miękką pałką, którą... O! Ptaszki! No, ptaszków nie można pominąć absolutnie za żadne skarby. Że jest trochę miękką pałką, podczas kiedy jakby specyfika życia w tym środowisku wymaga od niego, aby się po prostu wziął. I takim sprawdzianem dojrzałości ma być dla syna Karudo zbudowanie nowego mostu. Ponieważ ten, jak widzimy, został trochę zniszczony. Kurczę, most został zmyty. Matko, co za potok. Twój boski pędzel chyba tym razem nic to nie pomoże. Co teraz zrobimy? Widzicie, właśnie jest limit co do tego, co Amaterasu może zrobić. Wydaje mi się, że przede wszystkim ten potok jest faktycznie bardzo rwący, więc gdybyśmy chcieli postawić lilię, to ona jest od razu zmyta. Nie możemy nawet odnowić, nie możemy nawet spróbować przywrócić mostu do stanu dawnej świetności, gdyż prawdopodobnie ten most po prostu ze swojej natury jest zbyt słaby. Ażeby móc po nim przejść, to jest kolejna
skała, która jest troszkę zbyt mocna dla naszego pióra. Same ograniczenia. Ten jeden obrazek przedstawia tyle ograniczeń dla boskich mocy Amaterasu, tak? Mostu nie da się naprawić, no bo jest po prostu z natury swojej zbyt słaby. Lilię zmywa. Skała jest za twarda. No kurczę. To są problemy. To są problemy, z którymi musimy się zmierzyć. W naszym pieskim życiu. O tak. Przynajmniej zwierzaki są zadowolone. Wydaje mi się, że ze zwierzakami zrobiliśmy naprawdę dobrą robotę. Znaleźliśmy chyba wszystko, co możliwe. A nawet i troszkę więcej. Ale na razie czas znaleźć... Tu w ogóle mamy chatkę, która jest chatką Karudą. Już tu byliśmy, co ciekawe. I mamy trochę ziółek, co jest przydatne, ponieważ dużo ich zostało zużytych. Tu jest zaś chatka Karudo, w której możemy spożyć smażone mięso i smażoną rybę. Czyli typowy posiłek ludzi, którzy muszą zapracować własnymi ręcyma w dzikim środowisku na swoje wyżywienie. Tutaj oczywiście pomijamy. No i już chyba sidetrackowałem się odpowiednio dużo. Możemy w końcu przejść do meritum. I zagaić do naszego drugiego NPC-a, do drugiej osoby, którą dotychczas notorycznie pomijaliśmy. O, biedny Ume. Ciekawe, czy nic mu nie jest. O, witaj, piesku. Ty też jesteś sam? Jestem Kokari. Miło cię poznać. Chłopiec lasu, Kokari. O co chodzi? To moja wędka. Właściwie tu nie ma ani żyłki, ani haczyka. Ale to z jednego powodu. Razem z moim psem Ume poszliśmy niedawno sprawdzić tajemne miejsce. Starożytną świątynię, znaną jako bluszczowe ruiny. Nigdy nie mogliśmy dostać się do środka, dopóki nie znaleźliśmy klucza w głębi lasu. Jednak kiedy weszliśmy do środka, usłyszeliśmy przeraźliwy ryk. Nawet się nie zastanawiałem, tylko wziąłem nogi za pas. Zamknąłem wejście do ruin i czmychnąłem do domu. Myślałem, że Ume biegł za mną, ale nigdzie nie mogłem go znaleźć. Założę się, że został uwięziony w tamtych ruinach. Pewnie strasznie rozpacza, sam jak palec. Jeśli wiesz, gdzie on jest, to dlaczego nie pójdziesz tam i go nie uratujesz? W ogóle dobre dzieciaku, fajnie, że swoich przyjaciół tak zostawiasz, kurde. Ech. To nie czas na wędkowanie. No tak, ale jest ku temu ważny powód. Widzicie, kiedy wracałem do domu z ruin, przewróciłem się tuż przy brzegu, a klucz wpadł do wody. Próbowałem z całych sił wyłowić go stamtąd, niestety. Zgubiłem cały zapas żyłki i haczyki. Yo. W sensie cały zapas żyłki i haczyki zgubiłem. Okej. Jedyne, co mi zostało, to sama wędka. Buuu. Śniw. No i tak, spróbował, zgubił zapas żyłki. A jest niego mazgaj. Przywal mu z dynki, Amati, może to go naprostuje. Ła! A teraz przestań ryczeć. Niczego bardziej nie nienawidzę niż takich mazgajów. To ty pozostawiłeś w ruinach swojego psa. Zatem to ty musisz stanąć na głowie i zrobić co w twojej mocy, żeby odzyskać klucz i mu pomóc. Ale... Posłuchaj, dzieciaku, w łowieniu chodzi o nastawienie. Nastawienie! Kiedy jest pozytywne, nie ma rzeczy niemożliwych. Pozytywne nastawienie wydłuża przyrodzenie, stary. Rybki, pipki, cokolwiek chcesz, wszystko może być twoje. Isun jest moim spirit animalem. No to ta, stary. Cieszę się, że myślimy o tym samym. No dalej, my sobie popatrzymy, a ty masz łowić z pozytywnym nastawieniem. Ja bym to zrobił normalnie, gdyby przyszedł do mnie jakiś leśny duszek i stwierdził, że weź kija i udawaj, że łowisz i się dobrze baw, to bym totalnie to zrobił. Także rozumiem, takie rzeczy mogą się dziać. O rany, to jezioro przyprawy mnie odreszcze. Tutejsi nazwali je cienistą otchłanią, ponieważ nie widać jego dna. Ale to nie z tego słyną te bezkresne głębiny. Legendy głoszą, że żyje tutaj przeogromna ryba. Tak wielka, że połknęła odbicie księżyca. Nikt nie wie, czy legenda jest prawdziwa. Ale do dzisiejszego dnia księżyc nie wschodzi nad lasem Agata. Daj sobie spokój z tymi bajkami, mały.
Sama w nich sprzeczności, myśl pozytywnie, baw się! Dobra, Mati, użyj tego twojego boskiego pędzla, by mu pomóc. Tej wędce brakuje żyłki, ale dla ciebie to chyba nie problem. Dalej, namaluj linię od końca wędki do ryby. O, i tutaj mamy bardzo ładnie przetłumaczone instrukcje. Musimy namalować linę łączącą wędkę z rybą. Co jest z tymi, z japońskimi... z japońskimi RPG akcji i w ogóle z RPG z wędkowaniem? W Zeldzie chyba wędkowanie jest w większości tytułów 3D. W Lost Sphere, jak gramy z Shinjim, też można wędkować, jakby... no nie... jakby... wyobrażam sobie, że w Japonii wędkowanie jest dosyć duże, zresztą no, na wyspie żyją, to pewnie wędkować też lubią. Bo są też jakieś różne gry... nie zdziwiłbym się, jakby pochodziły z Japonii, które skupiają się na wędkowaniu, no i... Big the Cat. Musimy wychylić gałkę na nogą w przeciwnym kierunku niż rydba płynie. Jeżeli będziesz ciągnąć zbyt mocno, wskaźnik siły wejdzie w czerwoną sekcję. I musimy uważać, żeby nie przedobrzyć. No i możemy łowić w takim razie. Możemy zacząć nasz pierwszy połów. Zdaje się, że mieliśmy branie. Teraz, dzieciaku, zwijaj! Holuj do brzegu! Nie pozwól jej uciec! To jest dobra rada i z niej skorzystamy. Zazwyczaj starczy, że... starczy, że... złowiliśmy kraba rzecznego. Niebezpiecznego. Wystarczy utrzymać ten wskaźnik na środku. To jest bezpieczne wyjście. I pomaga nam. Aczkolwiek w późniejszych minigrach wędkarskich, jeżeli będziemy chcieli złowić coś konkretnego, to trzeba będzie nieraz wyjść poza. Poza ten pasek trzeba będzie trochę Kokariego zmęczyć. Kokariego albo inną osobę, która będzie akurat łowić. Nie jest powiedziane, że zawsze będziemy tkwili z tym dzieciakiem. Tak czy jak mamy jakiegoś wielkiego pana tutaj, więc zacznijmy się siłować, żeby go złowić. No i faktycznie nie jest to krab rzeczny, byle jaki, tylko jest to łosoś olbrzymi! I mamy kolejne kły. I mamy łososia. Super, ale wielka! Hej! To klucz do ruin! Wyboldowany! Wyskoczył z pyska tej wielkiej ryby! Teraz mogę iść do ruin, uratować Umę! Tym razem nie zamierzam uciekać! Do ruin! Co? Hej! Co robisz? Dobre posunięcie, Amati. Nie możemy pozwolić, żeby dzieciak zrobił sobie krzywdę. No, na co czekamy? Musimy znaleźć tego psiaka w bluszczowych ruinach. Nie możemy sobie przepuścić przygody, dlatego po prostu musimy spieprzyć przed Kokarim. I donieść klucz do ruin. Do ruin! Tu jest Karudo, a nasze ruiny są gdzieś w tę stronę. Zapada zmrok, więc jest idealna pora na to, aby wybrać się na przygodę. I idziemy też w kierunku naszego pierwszego dungeonu, naszej pierwszej dużej lokacji, dużych podziemi, którymi są właśnie bluszczowe ruiny. No, idealnie zapada zmrok. Zanim jeszcze wejdziemy do środka, to mała rzecz, mianowicie wykaz ryb jest również prowadzony. Możemy zobaczyć, ile ryb udało nam się złowić. Trochę tego jest. Jak najbardziej będziemy próbowali to wszystko wypełnić. O, słowiki! Maćki słowiki są tu również. To są inne ptaszki niż ptaszki. Obviously. Otwieramy więc ruiny.
Dobra, chodźmy poszukać psa tego dzieciaka. Mam nadzieję, że odnajdziemy tutaj coś więcej. Nikt nie był w tych ruinach od wieków, prawda? Pomyśl tylko. Może tu być mnóstwo skarbów poukrywanych po kątach. Dosyć gadania, rozejrzyjmy się po okolicy. No i w końcu po takich mniejszych wyzwaniach, po takim mini dungeonie, którym poniekąd była Dolina Kwitnących Kwiatów, po zamknięciu, powiedzmy, obszaru Kamiki i Japońskiej Równiny, w końcu dane nam jest odwiedzić pierwszy duży dungeon tej gry, pierwsze miejsce, które obfituje w swoje własne zagadki i które będzie zwieńczone wielkim bossem. Są to bluszczowe ruiny. Dziwne kształty ma ten posąg. Spójrz tylko na ten mech. Musi tu stać od wieków. Poza tym, co to za dziwna woda? Czy cię od niej zło? Uwierz mi, że nie chcesz spróbować w niej kąpieli. Może namalujesz tu blaszki lilii, żeby po nich przejść. To jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. Tak myśląc trochę... Nie. Mamy kolejny zwój, którym jest zwój o współczynniku boskości. Możemy sobie poczytać o... A, jeszcze mamy rozwój bohatera. Nie wiem skąd to się przypomniało, no ale... Błogosławieństwo niebios, czyli chwała, jest zdobywane poprzez przywracanie natury do życia i karmienie zwierząt. Może później ją wykorzystywać. No, to jest easy. A o bosko... Wait. Mamy trochę rzeczy, mamy... Zalegające kadzidełko do sprzedania, ale najbardziej mnie ciekawi, że miał być współczynnik boskości, nie? Jest rozwój bohatera. To ciekawe, nie wiem czy to jest błąd w umiejscowieniu zwoju, czy... Jakby nie wiem co to powinno być. Czy pod dziewiątką był współczynnik boskości? No niby mamy tutaj amulet podróżnych, więc jakby rzecz... powinna niby pasować. No, nic to. Myślę, że to nadrobimy w swoim czasie. Bluszczowe ruiny. Jesteśmy tutaj. Jak widzimy, mamy tutaj taką niezbyt szczegółową mapę. Mamy wielki posąg i faktycznie ruiny są pokryte intensywnym bluszczem. Widać, że natura miała tutaj sporo do powiedzenia. Oczywiście sporo do powiedzenia ma też natura w formie swojej agresywnej w postaci tych drzewek. Mamy też kolejne znajdźki, które możemy sobie zgarnąć po obtoczeniu okręgiem rozkwitu tych owoców, czy co by to nie było. I po kolei zdobywamy skarby. Mamy wazę, której piękno przyćmi każdy kwiat. Bluszczowe ruiny, jak mówiłem, pierwszy dungeon, będą w nim... Rzeczy, które będą przez wiele dungeonów się zwyczajnie powtarzały. Tutaj chcę striggerować to drzewko, bo jednak chwała jest zawsze mile widziana. 54 punkty. Za chwilę jeszcze będą kolejne, gdyż tam jest koniczynka, tu jest drzewko. Dobrze, sprowokowane. Idealnie. Łeczko, są kolejne punkciki. W podziemiach, w tych wielkich strefach? Nie wiem, jakby zawsze tłumaczyłem dungeon jako podziemie. Nie potrafię... Nie są to podziemia per se, bo dungeon... może być... nie jest jakby podziemie, to są po prostu ruiny. No, tak czy siak tego typu lokacje, nie ma w nich opiekuńczego drzewka, nie jest naszym celem przywracanie natury do życia. Tutaj raczej celem jest dotarcie jakby do pewnego sedna. Jest wyznaczony pewien cel, który musimy w danym miejscu osiągnąć, korzystając z dostępnych nam technik pędzla nierzadko. Tutaj na razie zagadki są stosunkowo proste, gdyż trzeba wprowadzić gracza w nowe otoczenie, w nowe środowisko. Wszystko powoli, wszystko dosyć systematycznie. Mamy okazję pokręcić się po zakamarkach. Tu mamy
małą sekretną ścieżkę, można by rzec, prowadzącą do koniczynki. I to niby wygląda jak twarda nawierzchnia, ale po prostu wygląda to na jakiś kawał, nie wiem, ziemi, I guess. Się, no da się w tym kopać, więc na spokojnie, nie jest to nic twardego. Zresztą w tym w tej nawierzchni również da się prowadzić wykopki. No i co, tutaj mamy tak naprawdę mały taki sprawdzianik tego, co umiemy już dotychczas. Proste wall jumpy, proste zagadki z lilijkami. Nic takiego trudnego na razie, po prostu biegniemy w sumie przed siebie, zdobywając kolejne przedmioty. Kolejne stake stalowej pięści, więc niepotrzebnie zaopatrywałem się w dodatkową sztukę, bo to chyba tego właśnie miałem kupione sztuk dwie. I mamy nowego przeciwnika, którym jest ten oto chwast. Żyjący wielki chwast. Teraz tak, jak się cholera jasna z nim walczyło, bo nie pamiętam. Na pewno nabijemy sobie boskość. Dobra, sprawdźmy, czy gdzieś tutaj można użyć technik malarskich. Ale ten pączek jest strasznie twardy. Czy można by otworzyć pączek? To jest pączek, okej. Możemy otworzyć pączek, faktycznie. Tutaj dobrym sposobem jest... po prostu ciachnięcie jakby tego rdzenia w tym pączku. Jak widzieliście, mogliśmy za pomocą korali nabić sobie boskość. Przeciwnicy ci nie są tacy trudni, wystarczy zadać odpowiednio dużo punktów obrażeń. Punktów obrażeń, po prostu obrażeń, to nie ma raczej punktów. Nie zadajemy odpowiednio dużo obrażeń, a żeby osłabić naszego przeciwnika, po czym możemy otworzyć jego pączek i atakować najlepiej jakimś cięciem czy dwoma i później wykończyć koralami albo inną bronią. Wedle uznania, jak widzieliśmy tutaj, kwiecistym wykończeniem była technika rozkwitu, co jest dosyć oczywiste, biorąc pod uwagę, jaki jest sposób na tego bossa. Tutaj mamy kulę nieco podobną do tej, z którą napotkaliśmy się w Dolinie Kwitnących Kwiatów. Nie jest to też nic trudnego, wsadź kamień, aby przejść dalej. I co mamy dalej? Uff, dalej mamy kolejnych chwastów. Za chwilę sprawdzimy ich fachową nazwę w bestiariuszu. Na razie po prostu trzeba się przeciwnikiem zająć. O, i możemy też odbijać... możemy odbijać te pociski. To śmiało. Ja tu nie będę ryzykował, tylko go po prostu zetnę, bo inaczej mogłoby troszkę zająć, no i widzicie, zagapiłem się. Dawaj mi ten kałamarz, on się przyda. Za chwileczkę. Robimy tak, robimy... robimy, powiedziałem, ciach. I robimy drugie ciach. I jeszcze zostanie nam, żeby go opędzlować. Niech to. Trafiłem niechcący koralem. Tak jak jest tych przeciwników więcej niż jeden, to rzeczy mogą stać się zdeczka skomplikowane, chociażby zwyczajnie ze względu na to, że... no i dostaliśmy punkty chwały. Ta gra czasami potrafi arbitralnie przestawać przyznawać nam punkty chwały, pomimo tego, że jakby... zobaczcie, to miejsce jest wyraźnie... zaraz zobaczymy, że będzie nam służyć czemuś konkretnemu. Swoją drogą, tu coś jest i nigdy nie zauważałem tego, że tu coś jest. Po tylu razach przejścia gry dopiero teraz kminię, że tu coś jest. To jest niesamowite. To jest niby Little Comstiat, ale wow. Eksploracja! jakby rzeczy mogą stawać się trudne, bo trzeba ogarnąć to, co robi jeden z tych przeciwników w ogóle. Sprawdźmy właśnie, jak oni się w końcu nazywają. To jest ogr pączkowy. Odmieniony przeklętą mocą Orochiego. Issun opisał to stworzenie jako cztery nogi wychodzące z pąka kwiatu. Przeraża wędrowców.
Pąk jest twardy i sztywny, lecz owoc słodki i miękki. Otwórz pączek, by zaatakować. Potężne cięcie odbija owoce, tak jak w przypadku przeklętego drzewa. To jest wskazówka, już jakby podłapaliśmy. Ło, spójrz, jakie wielgachne są te grzyby. Mimo wszystko jest mi ich żal, tu jest tak ponuro. Zauważy się, że odrobina słońca ożywiłaby je. Jest taki mały tip. Ponieważ przed chwilą mieliśmy tych ogrów rozbijających trochę sufitu, abyśmy mogli to słońce namalować. Była noc na zewnątrz, kiedy wchodziliśmy, więc taki stan też utrzymał się do tej pory. Jest dzień, jest słońce, mamy grzyby, po których możemy się na spokojnie wspinać. Tutaj mamy... koniczynkę, za chwilę do niej przejdziemy. Wydaje mi się, że wiem, co zrobić. To jest takie trochę tricky. Bo widzicie, nie ma tutaj... Wyjątkowo nie ma tutaj żadnego oznaczenia, że... ściana jest podatna na eksplozję wiśniową bombą. I tutaj mamy mały plot twist, mianowicie, że nie wystarczy szukać ścian, które są z deczka połamane. Trzeba też czasami pomyśleć samemu. Tutaj już oczywiście nic nie ma. Rozbryliśmy bombę. Ale to jest fajna rzecz, warto mieć to na uwadze, że jeżeli widzimy coś i na drodze stoi ściana, to są duże szanse. Zobaczcie, zresztą tutaj jest pokazane, że rozbijamy bombą. Tam już nie. Sprytne. No i które rzeczy trzeba zmyślnie ukryć, po prostu, no... Ja jestem jak najbardziej za, nie można graczowi dawać wszystkiego na tacy. Trzeba dać ludziom trochę pogłówkować. Jest to jak najbardziej usprawiedliwione. Co mamy tu na dole? To jest pomieszczenie z drzewkami, które nas zaatakowały. A tu jesteśmy, gdzie my jesteśmy. Za chwilę się rozejrzymy, za chwilę ogarniemy, co to jest za miejsce w kontekście całych ruin. A to jest nasze główne pomieszczenie. Zobaczcie, tam stamtąd przyszliśmy. O, czy ja gdzieś urosłem drzewo? To nie jest drzewo, ale... cokolwiek. I jesteśmy więc w tym głównym holu. A Mati, zaczekaj chwilę. Odkąd minęliśmy tamte wielkie grzyby, strasznie wierci mnie w nosie. A... no, diaska! No! Świetna robota, gratuluję! Świetnie! Brawo! Brawo! No nie mogę się powstrzymać, co? Jezu, biegnij, biegnij! Następnym razem, Isun, lepiej, żeby cię nie spędziło w nosie. Hej, hej, Amati, dokąd idziesz? W tę stronę dalej iść nie możemy. Fakt, droga została odcięta, także mam nadzieję, że zebraliśmy wszystko to, co było przydatne. Ściana wygląda trochę podejrzanie, ale nie przywiązywałby do tego większej wagi, jakby... Uniwersum Okami jest interaktywne, ale nie aż tak interaktywne. To nie jest tak, że możemy zrobić jakby wszystko. Są pewne ograniczenia, ale i tak interaktywność jest dosyć duża. Ej, te wrota mają jakiś dziwny zamek. To nie jest zwyczajne zamknięcie. Czuję tutaj wielkie zło. Ne. Trochę spuki. No ale faktycznie jest tutaj specjalny zamek, przez który nie możemy przejść. Musimy więc udać się na dół. Zobaczyć, co dalsza część ruin ma nam do zaoferowania. Mamy troszkę skarbów, warto je zbierać. Każdy jen się przyda. A tak się składa, że... mamy tutaj wielkie... O! Wielkie nic i wielkie guano. Mianowicie twardogłowy! Nazywam się twardogłowy. Strzygę tego miejsca, żeby nikt nie zeszedł. To znaczy strzygę tego miejsca, żeby nikt nie przeszedł. Naprawdę myślisz, że uda ci się przebić moją gardę? To się nie uda, nie uda. Moje ciało jest wręcz kuloodporne. Oczywiście mam słabe punkty,
Przykładowo bezpośredni cios powaliłby mi niczym kłodę. Ale nie jestem aż takim idiotą, żeby zdradzać takie szczegóły. No dalej, odejść mi stąd, nikt tutaj nie wzejdzie. Co wy tutaj się robicie? Tracicie czas. Nigdy nie uda się wam przebić mojej gardy. Mam słabe punkty. Powalił mi bezpośredni cios, odejść mi stąd. Ten gość zaczyna mi już działać na nerwy. Mati, potraktuj go z główki, żebyśmy mogli przejść dalej. To jakby nigdy gra nie zostawi nas samym sobie. Jak chcemy, to możemy się domyśleć, ale ja też lubię eksplorować, zobaczyć, czy gra w końcu nam zostawia podpowiedzi. Tak też jest twardogłowy, którego kiedy uderzamy, pojawiają się jego słabe punkty. I możemy w te słabe punkty wycelować i uderzyć naszym piórem. Czyżby moje słabe punkty były aż tak oczywiste? Zawiodłem, lecz niech będzie wiadomo, że zginąłem chwalebną śmiercią. Ja mówiłem, że ten pierwszy dungeon wprowadza pewne sztampy, które będą obecne w późniejszych miejscach również. To jest rzecz pierwsza stosunkowo nieszkodliwa, bo mamy tutaj twardogłowego jako takie wprowadzenie. I dostajemy kluczyk do łatwo dostępnego miejsca. Później rzeczy będą nieco bardziej skomplikowane. Oczywiście, jakby poziom trudności będzie rósł, a twardogłowi i klucze będą wszystko wykorzystane na swój sposób. Na razie zapisujemy. Już tutaj spędziliśmy 15 minut. A tak po prawdzie nie wiem, zajmie dasz tam... Nam aż tak dużo czasu. O Jezu. Ażem zrobił. Zwiedzenie całości. Dobra. Note to self. Wrócimy tu później. Przepraszam, Amati. No nie. Wrócimy tu później. Nie możemy tutaj. Nie możemy. Później to ogarniemy. Będę pamiętał raczej. W ogóle zobaczcie, że po tym zanurkowaniu w zatrutej wodzie jeszcze przez chwilę podążę jeszcze naszym śladem trochę tej nieczystości. To jest fajny detal. Wracamy na górę. Na szczęście mamy już po drodze kładki, kłody, które pozwolą nam spaść niżej, bo się jest tak dobrym graczem w platformówki, naturalnie. Oczywiście! No a szczęście dostajemy kulę duszy, średnia kula duszy odnawia jednostkę energii słonecznej, także ten uszczerbek na zdrowiu Amati nie będzie dużym problemem przez długi czas.